W dzisiejszym odcinku mamy przygotowane dwa wielkie betonowe bloczki, w których zamurowane są klucze. Nasi uczestnicy będą musieli rozwalić owe bloczki, aby te klucze wydostać. Ale nie będzie to takie proste, bo przygotowałem dla nich przeróżne narzędzia, które będą mniej lub bardziej im pomagać w całym zadaniu. O tym, jakie narzędzia dostaną, będą zależeć ich wyniki w wyzwaniach. Klucze w obu bloczkach są identyczne i otwierają skrzynkę z nagrodą pieniężną. W jednej drużynie będzie Wiktoria oraz Ola, a w drugiej drużynie cwany Janek. Czy taki cwany, to się okaże. Dobra, moi drodzy, pierwsze zadanie jest stosunkowo proste. Musicie wstrzymywać oddech. Kto dłużej będzie wstrzymywał oddech, ten zdobywa lepsze narzędzie. Wy, mimo że jesteście we dwie, to w każdym zadaniu wybieracie tylko jedną, która je robi. Nie możecie obie naraz tego zadania robić. Czy ja mogę im przeszkadzać? Nie wiem, gilgotać, łaskotać, gonić? Możesz. Super. Kto z was bierze udział? Ja. Czas, start. Dobra, starczy. Oni są takie grube, że nie widać, czy oddycha. Dobrze, wstań! Teraz nie wiem, kto przegrał. Zaważę. Też mi się wydaje, no. Wydaje mi się, że przegrałaś. Znaczy, no bo ja teraz dopiero wypuśnię powietrze. Wiktora, super jesteś, dzięki za pomoc. Dobra, dziewczyny, no wy jako przegrany, proszę bardzo, młoteczek. A ty masz młotek. Macie 30 sekund. Czas, start. Czasu. My nie mamy szans, no byś musiał mieć dwa narzędzia, żeby z nim wygrać. Nie spodziewałem się, że tak to się zacznie, dlatego zróbmy teraz tak, że dziewczyny będą po prostu dostawać dwa narzędzia, no a Piotrek jedno, nie? Kolejnym zadaniem był strzał do tarczy z łuku. Kto trafi bliżej środka, oczywiście wygrywa. Dasz radę. On nam każe to robić, więc w niego strzel, prosto w niego. Dobra. Wiatr. Dla was jest nożyk. Nożyczki dla ciebie, proszę bardzo. Nożyczki do kamienia. Tak. A dla pana jest dłuto. Znowuż macie 30 sekund, czas, start. Ja to psuję. Czas, stop. Plastik na beton. Jest ciężki. No. Ten nożyk już chyba do niczego się nie nada. No, nożyczki jeszcze jako tako działają. Jest dobrze, Wiktoria. Jest dobrze. Super. W trzecim zadaniu po prostu zagracie w papier, kamień, nożyce. Boję się. On tak na mnie patrzy. No to wzrok jest tragiczny. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Dobrze. Gratuluję, dziewczyny. W takim razie dostajecie piłę. I pytanie mam do was, co jest zdrobnieniem piły? Piłka. Piłka. Dostanie? Proszę bardzo, piłka dla pana. Dziękuję. A co Wiktoria dostaje? A faktycznie, ja cały czas zapominam, bo nie byłem na to przygotowany. Poczekajcie. Proszę bardzo, miotła. To jest równo? To równo ze mną. Tym razem mają minutę. Czas start. Podczas gdy dziewczyny się męczyły, to Piotrek postanowił wykorzystać piłkę w najlepszy możliwy sposób. Nie no, rzucać nie możesz. Ale muszę przyznać, to było sprytne. No nie, Wiktoria, weź go proszę. No? Na czas stop? To nic nie daje. Dobrze, że moja piłka dużo dała. Nadszedł czas na zadanie wymagające nieco większego skilla, czyli na kręgle. Kto zbije więcej, oczywiście no wygrywa tradycyjnie. Zrobić więcej kręgle? Już tak jest. Ta roślinka to jest linia. Tu musicie stać. Pięć. Okej. Okay. Jest! Pięć. Remis. O nie! Remis. I co teraz? Z uwagi na remis zrobiliśmy dogrywkę, w której Wiktoria zbiła tylko 4 kręgle, a Piotrek 0. Jest! Jedno. I drugie. A tu dla pana, proszę bardzo, młoteczek. Robi tyle, tylko nie walnij mi w głowę, czy dobra? Znowu macie minutę, czas start. Stop! Jak możecie zauważyć, różnica między klockiem dziewczyn a klockiem Janka jest kolosalna. Dlatego też postanowiłem trochę wyrównać szanse. Dobra,
Macie młotek. Jak na niego patrzy? Przecież to jest tak ciężkie, ja tego nie podniosę nawet. A ty, Piotruś, możesz robić dosłownie wszystko z klockiem, tylko nie masz żadnego narzędzia. A ile mamy czasu? Minutę. Czas start. Czekaj, przecież ja tym nawet nie trafię. No dawaj, ale musisz robić duży rozmach, Ola. To nie jest duży rozmach? On go nie uniesie. O, Piotrek, nie rozwal se nogi. On kij z nogą, gorzej z ogródkiem. Okazało się, że nasz Janek nie jest aż taki sprytny i tego 100-kilowego klocka nie podniesie. Dlatego zaczął robić to. Dobrze! Dobrze! Ej, dobrze, patrz! Teraz mnie wyprzedziły na bank. Wynik moim zdaniem teraz nieco się wyrównał. Plan jest taki, że teraz jak dostaniemy dwa narzędzia, to ty rozwalasz, albo ja rozwalam te małe, a druga osoba rozwala te duże. Tak, tutaj ten klucz tu może też być, no. Dobra. To teraz ja poproszę duży młot. Nie ma szans i dostaniesz. Nie obyłoby się oczywiście bez koła fortuny, na którym są przeróżne narzędzia. Świetny. Ścierny, co dostałeś? Nieważne. A no i powiedział im. Krętarka ze szczotką. A co to jest za szczotka? Druciana. I najlepsze jest to, że te narzędzia później mieliście dostać w jednym zadaniu jako przeciwieństwo. No właśnie chciałam tak, powiedzieć, bo to idealnie do siebie pasuje. Okay, proszę a bardzo. A ja wtedy w tej rundzie nie mam drugiego narzędzia, czy no ja właśnie muszę. Właśnie, zapominam o tym. Proszę, masz klucz. Proszę bardzo. Czas start. To nic nie daje! To tylko poleruje! Chcesz się zamienić? Nie. Czas stop! Ej, ale myślałam, że mam klucz już! To są czerwone kamyczki! Ale to tylko kamyczki. Pierwszy już raczej. Do niczego nie nada. Dokładnie. Z uwagi na to, że strasznie mizernie im szło, to postanowiłem, że zawalczą o nieco lepsze przedmioty do niszczenia. Moi drodzy, walczycie o te rzeczy. Tylko musicie ustać na jednej nodze. Czas start! Kto przegra, ten wybiera pierwsze narzędzie. Tak. Przegrał. I co dostajemy? Moc? Tak. Yeah! Wiesz, no w sumie to też nie jest takie złe narzędzie, nie? Ej, poczekaj. A co ja dostaję? O, proszę. No i git. Macie aż 2 minuty. Ile czasu, Paweł? Minuta 20. O kurde. Z uwagi na to, że tak ciężko wam idzie, to wam podpowiem. Te klocki były prostokątne, one nie były idealnie kwadratowe. Jak miałaś prostokąt, to klucz jest z tej albo z tej strony. Tak samo u ciebie. Klucz jest tu albo tu. Tyle mogę wam powiedzieć. Zagrajcie teraz papier, kamień, nożyce. 3, 4. Okej. Okay. Jako pierwszy masz minutę i wszystkie narzędzia są do twojej dyspozycji. A wy w tym czasie nic nie robicie. Czas, start. A kto by się spodziewał? Przepraszam, dziewczyny, uważajcie. Zwróćcie uwagę w tym momencie na Olę. Kojarzycie, jak mówię o czerwonych kamyczkach? Ej, ale myślałam, że mam klucz już! To są czerwone kamyczki! Okazało się, że to nie były kamyczki, tylko klucz, który Ola już sobie zlokalizowała. Jednak zanim przejdziemy do finału, to popatrzmy sobie jeszcze, jak Piotrek się męczy. 15 sekund! Koniec czasu. Chłopak mocno nadrobił i swoją drogą też był bardzo blisko klucza. Aczkolwiek on jeszcze nie wiedział, że na marne się męczył. Dobra dziewczyny, minuta, czas start. No biegnie otworzyć. Chodź Wiktoria, razem. Gadamy razem. Nie wiesz, ale szczerze mówiąc, jak zaczęłyśmy tą rundę, w sensie jak zaczęliśmy grę, to już myślałam naprawdę, że Piotrek... przegramy, no. No. Ale najlepsze jest to, że my już w poprzedniej rundzie widzieliśmy, gdzie jest klucz. Tak, okay. I to już była taka trochę gra na zwłokę, no. Tak, żeby nie motywować bardziej Piotrka, tylko po prostu chciałeś się udać. Chciałeś mnie wymęczyć? Tak. Super jesteście, dziewczyny. To by było na tyle, subskrybujcie kanał, zapraszam do wszystkich na Instagramy i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, pa, pa, cześć.